Obecne trendy na jesień i zimę 2024 są idealnymi trendami, wręcz całkowicie stworzonymi dla eleganckiej kobiety. Czy w dzisiejszych czasach jest wiele eleganckich kobiet? Nie wiem. Po subskrypcjach na kanałach, które zajmują się tego typu tematyką, można by powiedzieć, że całkiem dużo kobiet, dziewczyn chce przynależeć lub ubierać się w tym stylu lub oscylować wokół tego trendu. W tym sezonie nawet kolory zachęcają do tego, aby ubierać się w sposób niezwykle elegancki. W tym filmiku zajmiemy się takimi najmocniejszymi trendami, trendami, które się przewijają przez prawie wszystkich projektantów, o tak powiem. Prawie wszyscy projektanci proponują tego typu stylizacje lub kolory. Choć tak jak powiedziałam, trendy są niezwykle eleganckie, to również trafiają się trendy, które są kierowane nie tylko do tych pięknych, wspaniałych, eleganckich kobiet, ale po prostu ogólnie, bo przecież na tym świecie jest tak wielka różnorodność, że nie wszyscy ubieramy się w tym samym trendzie. To nie są czasy średniowiecza, czy to nie są już czasy chociażby nawet 1922, bo ostatnio kupiłam taki piękny katalog z 1922 roku, w którym są prezentowane cudowne kreacje i w tamtych czasach wszystkie kobiety musiały chodzić mniej więcej tak samo ubrane. Tutaj są wykroje, więc to można by powiedzieć, że to taka jakby pierwsza burda czy coś w tym stylu. Niesamowita rzecz. W dodatku jeszcze pisana po polsku, chociaż również i napisy projektów, bo każdy projekt miał swoją nazwę, no jest opisany w języku francuskim. Plus oczywiście są jeszcze reklamy, no bo jakżeby inaczej, przecież również i w tamtych czasach, czyli w 1922, prasa musiała zarabiać na reklamach, tak jak teraz my, youtuberzy, zarabiamy na współpracach. Oczywiście wyłączając mnie, bo ze mną jeszcze żadna firma nie chciała współpracować. Ale jak Panie widzicie, to już nie są te czasy, że wszyscy musimy chodzić w tym samym określonym stylu czy trendzie. Ale wróćmy do tych, po przydługim wstępie, wróćmy do tych eleganckich kobiet. No właśnie, elegancka kobieta również powinna mieć świadomość i powinna dużo czytać, aby po prostu być inteligentną, elegancką kobietą i dobrze wiedzieć, co jej pasuje, w czym dobrze wygląda i w czym się dobrze czuje. W czym wygląda na kobietę, którą chce reprezentować. Bo nie zapominajmy, że bycie elegancką kobietą to również podejście psychologiczne do siebie. Elegancka kobieta nie ubierze przeźroczystości. W tym sezonie wszyscy projektanci, wszyscy, naprawdę wszyscy, nawet troszeczkę, ale tylko troszeczkę, otarł się również Giorgio Armani i Ralph Lauren, którzy zwyczajowo kobiety ubierają niezwykłym szacunkiem. Naprawdę niewielu projektantów ubiera kobiety z tak ogromnym szacunkiem dla jej ciała, jej pozycji społecznej i jej szacunku do tego, co robią. Co robią? Po prostu my zapominamy, kobiety, czasami, że my bardzo dużo robimy dla tego świata. Bardzo dużo, a wręcz bym powiedziała, że najwięcej. Bo gdyby nie my, gdybyśmy to nie my rodziły dzieci, to ten świat by już dawno przestał istnieć. Więc pamiętajmy, elegancka kobieta zawsze, ale to zawsze, szanuje siebie. Ona jak najbardziej jest empatyczna, jak najbardziej pomaga, naprawdę, i to ze szczerego serca. Najlepiej, żeby to było ze szczerego serca. Jest skora do pomocy nie tylko finansowej na odczep się, ale również i wyciągnięcie ręki w ten sposób, że ja Ci pomogę, bo ja widzę, że Ty po prostu potrzebujesz, żeby ktoś Ci, nie wiem, coś wytłumaczył czy pomógł. Więc nie zapominajmy,
o tym ogromnym szacunku, które powinnyśmy mieć same w sobie. Wtedy niektóre osoby, zwłaszcza narcystyczne, które tylko i wyłącznie traktują ludzi jak przedmioty, jak służących, jak niewolników, jak osoby do robienia pieniędzy, wtedy nie będą miały dostępu do nas, jeżeli my będziemy znały swoją wartość. Więc przechodząc do tych przeźroczystości, które są niezwykle popularne i obecne, no to powiem tak, że elegancka kobieta tego nie założy. I to też powinno zwrócić naszą uwagę jako kobiety, że jednak na coś takiego nie powinnyśmy mieć przyzwolenia. Dlaczego? Bo utarło się od wielu lat, że jeżeli chcesz zrobić karierę, to musisz zrobić wszystko. I wydawało mi się, że w XXI wieku nastąpił kres tego typu mentalności, jednak widzę, że nie. No właśnie, przede wszystkim nie podoba mi się to traktowanie kobiet, modelek, jak osoby, nie, jak przedmioty, o, przedmioty, jak wieszaki, to mi się w ogóle nie podoba, bo to jest właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałam, podejście narcystyczne. Przeźroczystości, które nie zakrywają pewnych intymnych miejsc, które mają pozostać tylko i wyłącznie dla mnie kobiety, są po prostu niegodne kobiety eleganckiej. Więc pamiętajmy, to poczucie godności w kobiecie eleganckiej jest na dość wysokim poziomie lub bardzo wysokim. Poza tym stara zasada mówi, czym więcej musi się domyślić facet, albo czym bardziej musi się namęczyć facet, nie dostaje wszystkiego na wyciągnięcie ręki, no to tym jego wyobraźnia lepiej pracuje, a przy okazji mózg. Więc no, po prostu wybierajmy przeźroczystości, owszem, bo są modne, ale wybierajmy przeźroczystości w tych miejscach, w których jest to bezpieczne. Przypuśćmy, nie wiem, kawałek, fragment pięknej nogi, czy kawałek, fragment ramienia, lub po prostu wstawki, które są przeźroczyste. Nie musimy całkowicie podążać za trendami, ponieważ to są tylko przykłady. Pamiętajmy również, że moda w dzisiejszych czasach to już nie jest ta moda, ta super elegancka, piękna moda, którą prezentowały, że ta obecna moda to już nie jest ta moda. Dzisiejsza moda, są to po prostu korporacje, które są nastawione na zysk i tak samo i pokaz, i kolekcja musi być z pewnego rodzaju performance, żebyśmy my oglądający zwrócili właśnie uwagę na tą kolekcję, a nie na kolekcję innego projektanta. To nie są już ci fantastyczni, cudowni projektanci, czyli Christian Dior, czy Coco Chanel, czy Valentino, to są już korporacje. Te nazwy, to są tylko nazwy, które są świetnie rozpoznawalne, ale ducha tych projektantów ja czasami już zupełnie nie odnajduję. Więc przeźroczystości w wersji takiej całkowitej na pewno nie. Można te przeźroczystości oczywiście zastąpić bardzo pięknymi satynami i wybrać piękne spódnice satynowe, czy długie sukienki satynowe, czy krótsze sukienki satynowe. Tyle, że pamiętajmy znów, że te buduarowe wersje sukienek satynowych elegancka kobieta nie założy. Chyba że obuduje to w fantastyczny, cudowny sposób i na przykład potraktuje taką piękną, cudowną sukienkę również i od projektanta, jako suknię wieczorową, ale zawsze zachowując umiar i smak. Czego jeszcze elegancka kobieta w tym sezonie nie założy? Kurteczek, żakiecików z tak zwanego misia. Ja wiem, że znów są bardzo popularne tego typu okrycia wierzchnie. Kilka lat temu wypuściła płaszczyk Teddy Max Mara i po prostu wszystkie kobiety oszalały na tym punkcie. Tyle, że taki kożuszek
poszerza. Dwa, jest to materiał w pewnym rodzaju sztuczny albo w ogóle sztuczny. Elegancka kobieta raczej nie wybiera materiałów sztucznych. Stara się tak budować swoją garderobę, aby było w niej jak najwięcej ubrań z materiałów jak najwyższej jakości. Tak powiem ogólnie. Więc te wszystkie fantastyczne kurteczki, które nawet ja pokazywałam w swoich filmikach, one są modowe, one są fantastyczne, jednak jeżeli chcemy być stricte elegancką kobietą, to raczej powinnyśmy wybrać kurteczki wykonane z bardziej klasycznych materiałów, przypuśćmy z bukle, czy ogólnie ze skóry, czy z futra. Oczywiście tutaj zaczynają się polemiki, czy lepiej mieć futerko sztuczne, czy lepiej mieć futerko naturalne. Powiem tak, obydwie wersje są niezadowalające, ponieważ sztuczne futerka rozkładają się 1000 lat i zalegają gdzieś tam na śmietnikach lub w oceanach, a naturalne futra, no to niestety muszą być hodowle i musimy zabijać zwierzątka. Powiedziałam, obie wersje są niezadowalające, więc wybór należy do eleganckiej kobiety. Ale żeby mieć wybór, znów powtarzam, trzeba mieć wiedzę. I cały czas o tym będę wspominać. Elegancka kobieta stara się mieć wiedzę. Po prostu, bo jak to mówili mężczyźni z tych czasów, 1922, inteligentna kobieta jest niezwykle interesującą i seksowną kobietą. Oczywiście minęło 100 lat i te cechy charakteru troszeczkę się zmieniły i też inaczej już patrzymy na związek, prawda? Zupełnie inaczej patrzymy teraz już na... inaczej poszukujemy partnera. O, inaczej poszukujemy partnera. Dobra, bo tak ciągle mam takie wtręty o eleganckiej kobiecie. Elegancka kobieta nie założy w tym sezonie butów na platformie. Oczywiście te buty na platformie przewijają się przez różne sklepy i oczywiście na pokazach również. Elegancka kobieta nie założy tych takich, jak to się mówi, ugly boots, czyli takich kożuszkowych bucików. Teraz są w formie klapek albo w formie takich krótkich bucików. Owszem, może to założyć, jeżeli jest na wyjeździe w górach, na wyjeździe na narty, i wtedy jest to odpowiedni strój do odpowiedniej sytuacji, czyli jesteśmy w górach, jesteśmy na wycieczce, obowiązuje nas sportowy dress code, a nie dres elegancki. No właśnie, więc przypominam, elegancka kobieta wie dokładnie, jaką garderobę zabrać ze sobą na wycieczkę po Mediolanie i na wycieczkę w alpejskie szczyty. To jest po prostu siła i mądrość inteligentnej kobiety. Elegancka kobieta co do butów również nie założy w tym sezonie butów z piórkami. Piórka jako ozdobniki, kokardki, dżety, przeróżne rzeczy, wszystko już było w kobiecej modzie, wszystko. I piórka również, tyle że w tym sezonie piórka na zimę przy obuwiu zimowym, przypuśćmy, przy kozakach, no uważam, że jest to, jak się to mówi, kwiatek do kożucha, dokładnie, kwiatek do kożucha. Po co mi piórka przy kozakach, czy przy butach, nie wiem, szpilkach, czy przy czymś innym, jeżeli chyba, że faktycznie wsiadam tylko do taksówki, wsiadam do samochodu, wysiadam pod teatrem, wysiadam, nie wiem, przy pracy i w ogóle moja noga nie ma styczności z kałużami. Ale jeżeli jestem elegancką kobietą, ale żyjącą normalnie, nie w high society, nie stać mnie na prywatnego kierowcę, no to jednak piórka przy kozaku w polskiej jesieni czy w trakcie polskiej zimy
Zupełny bezsens. Te piórka zmienią się w mokrą kurę, a nasze stopy będą przemoczone przez dłuższy czas, kiedy będziemy chodziły po tak zwanym mieście, jak się to mówi w Krakowie. No więc właśnie, bezsens, totalny bezsens. Ani to ładne, ani to praktyczne, ani to w jakiś sposób ugruntowane. Po prostu. Poza tym, jak można dołożyć piórka do kozaków? Naprawdę, no to już jest totalny bezsens. Elegancka kobieta nie założy również kowbojek, ani oficerek, tak zwanych tych butów, znaczy do jazdy konnej, ale wzięło się to z wojska, więc powiedzmy, że ja je nazywam oficerkami. Oficerki oczywiście już były, bo w latach 80. były super modne i ja również oficerki posiadałam. Naprawdę szyte na miarę u szewca, bo wtedy nie było innej możliwości w Polsce. Więc to wszystko już było. Oficerki są niezwykle piękne, niezwykle eleganckie, tyle że elegancka kobieta założy je, kiedy wybiera się do stadniny lub kiedy idzie na wycieczkę, jesienną, zimową wycieczkę. Wtedy jak najbardziej tak. Tyle że te cudowne, fantastyczne oficerki na co dzień są piękne, cudowne, ale tak naprawdę to ich przeznaczenie jest zupełnie inne. Do jazdy konnej lub w wojsku. To samo się ma do kowbojek. Są super modne. Myślę, że elegancka kobieta bez problemu może wybrać i jedną wersję, i drugą, czyli kowbojki i buty oficerki, byleby były tylko troszeczkę zmodyfikowane. I wtedy oczywiście jak najbardziej, bo przecież po to jesteśmy eleganckimi kobietami, żeby umieć wyjść z każdej sytuacji. Czyli po prostu kupujemy kozaki stylizowane na kowbojki, czy buty stylizowane na oficerki. Czego jeszcze nie założy elegancka kobieta w tym sezonie, a projektanci proponują? Na przykład Christian Dior, czyli firma Dior, czyli dom mody Dior, ubiera w tym sezonie kobietę, chociaż uważam, że jest to raczej linia młodzieżowa, to jednak ubiera kobietę w duże logo. I na środku marynarki, na środku sukienki, na środku płaszcza mamy napis Miss Dior. W dodatku jeszcze tak jakby pędzlem z farbą. Nie, elegancka kobieta tego nie założy. I choćby ta metka naprawdę nas kusiła i choćby nawet na wyprzedaży były te żakiety i marynarki i sukienki, to naprawdę powinnyście się panie poważnie zastanowić, bo na 100% one będą za kilka miesięcy na wyprzedaży, ponieważ nikt normalny nie kupuje drogich ubrań, które będą modne tylko przez kilka miesięcy. Po prostu elegancka kobieta wybiera klasykę, wybiera elementy garderoby, które pozostaną z nią na dłużej. Wybiera materiały, wybiera ubrania, które są wykonane z najlepszych materiałów. Więc powracając do tej logomanii, to elegancka kobieta nie wybierze ubrań, które mają wielkie logo albo logo z góry na dół. I oczywiście wszystkie firmy posiadają tego typu ubrania, a zwłaszcza Gucci i Fendi, a także Louis Vuitton. Louis Vuitton po prostu od lat 90., kiedy Marc Jacobs wypuścił ich kultową linię torebek Monogram, no to po prostu co sezon jest linia, kolekcja, która jest monogramem. No więc dobrze, kobieta elegancka nie zakłada ubrań z logo. Dlaczego? Dlatego, że nie jest banerem reklamowym. Nie jest słupem reklamowym. Dwa, wybiera tylko eleganckie, klasyczne fasony. Wybiera takie fasony, które będą z nią znacznie dłużej niż kilka miesięcy sezonowości, czyli trendy jesień-zima 2024 i na wiosnę przestają być trendy. A jak jesteśmy jeszcze przy tej logomanii, to firma Louis Vuitton wypuściła wprawdzie w kolekcji męskiej, ale również i w damskiej się przewijają tego typu elementy, czyli spodnie cargo, ale spodnie dla myśliwych czy spodnie dla wędkarzy. Nie, tego typu spodni w tych kolorach
takich do polowań, czyli to moro dla wojskowych, moro dla myśliwych. Nie, elegancka kobieta w życiu się w czymś takim nie ubierze. Nie ubierze w ogóle moro. To w ogóle to jest sprzeczne z założeniem kobiety eleganckiej. Jak mogę chodzić w moro? No właśnie, na 100% nie. Czego nie wybierze jeszcze elegancka kobieta, jak jesteśmy już przy tym Louis Vuitton i przy tych logo? To Louis Vuitton, tak jak i wielu innych projektantów, wypuścił takie strasznie wysokie kozaki, prawie że pod samą pupę. To tego typu kozaków kobieta elegancka również nie założy, bo to nie jest Pretty Woman, prawda? Pretty Woman była panią pracującą, a dopiero pod wpływem kontaktów z pewnym panem, który był na poziomie, zaczęła ubierać się jak dziewczyna, która zaczyna myśleć o sobie, że jest coś warta i jej godność jest zachwiana w tych ciuchach. Więc tego typu wysokich kozaków elegancka kobieta nie założy, bo po prostu jest to sprzeczne, jakby to powiedzieć, to nie ten zawód, po prostu to nie ten zawód. Więc pamiętajmy, że obojętnie jaki zawód się wykonuje, to elegancką kobietą się jest. Zawód nie określa człowieka, tylko to, co on sobą reprezentuje, to również pamiętajmy, i elegancka kobieta nigdy nie wydaje zbyt pochopnie sądów na temat drugiego człowieka. I to też jest oznaką eleganckiej kobiety, że nie obgaduje i nie osądza. Osądzić może dopiero wtedy, kiedy będzie miała lepsze rozeznanie co do osobowości tego człowieka. Przepraszam, no wciągle mi się jakieś wtręty tutaj wchodzą. Co nie założy elegancka kobieta w tym sezonie? Prada. No po prostu Prada. Prada zawsze była troszeczkę szalona. Muccia Prada to po prostu szalona kobieta. Elegancko ubrana, ale szalona. W tym sezonie wypuściła spódniczki czy sukienki, które z przodu, przypuśćmy, są, nie wiem, z bukli wykonane, a z tyłu są przeźroczystej, nie wiem, jakiejś koronki czy z czegoś. Z przodu jest bawełna, z tyłu jest skóra, czy na odwrót. Więc tego typu rozwiązań modowych elegancka kobieta nie założy, bo to po prostu nie jest eleganckie, bo jeżeli z przodu mam elegancką plisowaną spódnicę bukle, a z tyłu mam ledwo co zakrywający kawałeczek materiału przeźroczysty w formie dodatku jeszcze trena, który się ciągnie po ziemi, no nie, to ani nie eleganckie, ani nie praktyczne, po prostu. Elegancka kobieta w tym sezonie nie założy tych wszystkich zwisających sznureczków, troczków, falbanek, frędzelków i tak dalej. Frędzelki są eleganckie, bo jak panie tutaj w tej słynnej przedwojennej burdzie widziały, frędzle są niezwykle eleganckie. Tyle, że frędzle przeznaczone są raczej na wieczór. Frędzle fantastycznie w tym sezonie wykorzystał Ralph Lauren i ubrał kobietę w cudowne kardigany, ale one nie są eleganckie. To są kardigany na co dzień. Frędzle, te wszystkie troczki, sznureczki nie dodają elegancji. Elegancka kobieta i spodnie. Elegancka kobieta nie chodzi w leggingsach, chyba że idzie poćwiczyć. Elegancka kobieta nie chodzi w skinny jeansach. A dlaczego? Ponieważ jest wiele innych modeli spodni, w których może pokazać i zaprezentować swoje genialne, cudowne nogi. Fantastycznym, cudownym fasonem spodni, który pojawił się kilka sezonów wstecz, to są spodnie flare. I ja pokazywałam takie cudowne spodnie, w których się czułam fantastycznie, z firmy Mango. W dodatku jeszcze cudowny, piękny, naturalny kolor. I te spodnie w tym sezonie możemy łączyć naprawdę z olbrzymią ilość, tak powiem ogólnie, gór. Naprawdę. Czy to będzie podkoszulek? Czy to będzie koszula? Czy to będzie marynarka? Czy to będzie chanelowski żakiecik?
Czy to będzie zwykła jeansowa kurtka, i tak będziemy wyglądały fantastycznie, jeżeli chcemy zaprezentować swoje odnóże. Naprawdę, panie, jest wiele możliwości zaprezentowania swojego genialnego odnóża, nie pokazując całości tego odnóża. Można założyć piękną dzianinową sukienkę czy spódniczkę, które również są super popularne w tym sezonie. Piękne dzianinowe z dodatkiem jedwabiu, z dodatkiem kaszmiru. Te sukienki są fenomenalne. Ja pokazywałam już w lecie tego typu sukienki z firmy Kaszmir i teraz ostatnio też czarny zestaw z firmy Kaszmir. W tego typu, jakby to powiedzieć, fasonie będziemy mogły zaprezentować całą swoją nienaganną figurę, ale nie pokazując ją dokładnie. I to jest ta wielka sztuka, być ubraną seksownie, a nie rozebraną seksownie. To jest wielka sztuka i którą właśnie tą wielką sztukę posiadają kobiety eleganckie. Potrafią wybrać taki fason, żeby być eleganckie, ale żeby faceci nie mogli oderwać wzroku. No właśnie. Co jeszcze nie założy elegancka kobieta w tym sezonie? Swetry i kardigany. Jest jesień, więc musimy się ubrać ciepło. I tutaj bym raczej odsyłała do swetrów wykonanych z kaszmiru, z wełny różnego typu i z tego typu połączeń. Po pierwsze dlatego, że są ciepłe. Więc jeżeli wybiera kobieta elegancka swetry, to wybiera z dobrych materiałów, plus nie wybiera z drewnianymi kołeczkami, nie wybiera z jakimiś skórzanymi kołeczkami, a w tym sezonie niestety tego typu sweterków jest cała gama. Jeden guziczek, złoty kwiatuszek, drugi perełka, a trzeci diamencik, w dodatku jeszcze w trójkącik. Nie, to nie jest eleganckie, to jest modowe, ale nie eleganckie. Więc jeżeli kupimy tego typu sweterek, to na wiosnę te nasze guziczki będą troszkę zalatywały badziewiem. Będą zalatywały takim, delikatnie mówiąc, pastiżem. Tak, delikatnie mówiąc, groteską. Więc będziemy musiały po prostu do tego pięknego kardiganu przeszyć guziki. No oczywiście to nie jest problem, bo w każdym Ciucholandzie znajdziemy bez problemu niedrogą odzież, która będzie miała genialne guziki, prawda? I tego typu guziki pokazywałam w sklepie krakowskim Shop Vintage u youtuberki Magda Moćko. Więc jeżeli faktycznie potrzebujecie, panie, modowych, pięknych, w dodatku jeszcze vintage'owych guzików, to zajrzyjcie do tego sklepu na ulicy Wielopole. Ale takie a propos tych guzików. No więc właśnie, więc albo kupimy sweterek kaszmirowy czy wełniany o klasycznych guziczkach, lub kupimy sobie takie, jak są teraz modne, ale będziemy wiedziały, że na wiosnę trzeba będzie po prostu przeszyć te guziki, aby nie wyglądać w sposób przestarzały po prostu. Więc można by powiedzieć, że elegancka kobieta ubiera się nudno. Bo i tego typu określenia też słyszałam. No ale to takie nudne, ta klasyka taka nudna, te kolory takie nudne. No można by tak powiedzieć, ale wybór fasonów, wybór kolorów zależy tylko od nas. Nie musimy wybierać całkowicie sukienek. Nie wiem, kilka lat temu firma Dior wypuściła kolekcję szarą. I wszystkie modele były w kolorach szarości, dwa, były długie, plisowane spódnice, do tego żakiety, płaszcze szare i tak dalej. No można by powiedzieć, że to było nudne, bo wszystko było szare. Ale ta kolekcja była wypuszczona kilka lat temu, a teraz po kilku latach akurat byłaby idealnie w trendach, więc będąc elegancką kobietą, kupując coś fantastycznego, eleganckiego, cudownie skrojonego kilka lat temu, znów jesteśmy
niezwykle eleganckie i znów jesteśmy modowo ubrane, chociaż mamy na sobie ubrania sprzed kilku sezonów. I to jest właśnie ta wielka sztuka eleganckich kobiet, z tymi jakby trikami nie wszystkie kobiety chcą się podzielić, a tych trików jest dość dużo. A, ale przecież ja nie skończyłam o tych spodniach. No właśnie. W tym sezonie elegancka kobieta, jak powiedziałam, może wybrać spodnie flare, ale również może wybrać spodnie zakładkami. Czyli spodnie o kroju męskim z szerokimi nogawkami. I w tego typu spodniach świetnie się wygląda. Jeżeli jesteśmy eleganckimi kobietami, to spodnie już tak bardzo, już tak długo są z nami, że to przystoi. Jednak spodnie, zwłaszcza te szersze wersje, dopuszcza się dla eleganckich kobiet, więc również proponuję. Spójrzcie panie na panią Kamalę Harris, która bardzo często pojawia się właśnie w garniturach, ale ze spodniami. I nie dlatego, że ona ma na przykład niezgrabne nogi. Na pewno nie. Ale wiecie panie dlaczego? Dlatego, że chcę podkreślić, że jest elegancką kobietą, kobietą, którą raczej trzeba postrzegać jako polityka, jako kobietę inteligentną, a nie patrzeć na jej nogi. No właśnie, o to też chodzi, że kobieta elegancka wie, na co ma skierować wzrok patrzącego, czy na co ma go nakierować. Czy chce, aby jej bronią dzisiaj, jaka ja jestem mala. Ja jestem dzisiaj mala i pan mi szybciutko naprawi ten samochód albo wymieni koło. Albo dzisiaj jestem twardym graczem i nie ustąpię w negocjacjach ani na jeden krok. Jestem twarda, więc moje ubranie i moja postawa musi być adekwatna do tego, co ja chcę osiągnąć. Więc dlatego pani Kamala Harris najczęściej pojawia się w spodniach. Wy nie macie patrzeć na moje nogi. Wy macie patrzeć na to, co ja chcę wam przekazać. Macie słuchać, a nie gapić się w moje eleganckie, fantastyczne nogi. Nie. I tutaj też właśnie o to chodzi, że elegancka kobieta wie, co chce osiągnąć? Ma pomysł na siebie. No, czego oczywiście wszystkim eleganckim kobietom zazdroszczę. Mam nadzieję, że są takie eleganckie kobiety między nami. Piszcie panie. Czy jeszcze daleka droga kobiet do bycia elegancką kobietą? I czy w ogóle chcemy być eleganckimi kobietami, bo jednak jest to ciężka charuwa, naprawdę jest to charuwa na ugorze. Naprawdę proszę mi uwierzyć, bo ludzie zawsze, ale to zawsze będą patrzeć, są wzrokowcami ludzie. Nie tylko mężczyźni, ale i kobiety też są wzrokowcami. I jeżeli przyjdzie taka elegancka, ubrana kobieta i na przykład nie wiem, zacznie pracować w sklepie, albo nie wiem, będzie sprzątać, albo nie wiem, co będzie wykonywać, jakąś fizyczną pracę, no to zawsze się będzie pchało na język, ty patrz, ale gwiazdeczka, a kible myje. No właśnie, tak jak powiedziałam na początku, nieważne jaki zawód się wykonuje, bo różnie w życiu bywa. Czasami też wybieramy taki zawód, aby mieć wreszcie święty spokój. To nie jest powiedziane, że ktoś chce na przykład coś robić. On jest już tak zmęczony, że chce mieć święty spokój. I to, że ktoś, nie wiem, pracuje w sklepie, czy nie wiem, pracuje w magazynie, czy sprząta, to nie znaczy, że musi być prostakiem. To też pamiętajmy, bo czasami możemy się, jak się to mówi, brzydko naciąć, że będziemy nieuprzejme, że będziemy niemiłe, że będziemy patrzyły na taką kobietę, która przyjdzie do pracy i będzie mówiła w delikatny sposób, będzie się zwracać do nas z szacunkiem, będzie nam patrzeć prosto w oczy, będzie zawsze, ale to zawsze ładnie się wypowiadać o wszystkich,
No i potem będziemy miały zgryz, bo będziemy dla niej nieuprzejme, niemiłe na początku, będziemy jej podkładały świnie, jak to nowemu, jak to się mówi, pala w wojsku, a później się okazuje, że ta kobieta jest najcudowniejszym człowiekiem, jakiego mogliśmy spotkać na swojej drodze życiowej, ponieważ ona nie będzie się zniżała do poziomu plotek, manipulacji, ani innych tego typu złośliwości. Ponieważ to nie leży w naturze eleganckiej kobiety. Ona zbyt się ceni, aby manipulować i niszczyć życie innym ludziom. Więc po prostu nie. Pamiętajmy o tym, co cały czas podkreślam. Aby być elegancką kobietą, trzeba mieć szacunek do siebie i do innych. Żadna osoba narcystyczna, nawet ukryty narcyz, ani żadna osoba ze sznitem jakimkolwiek narcystycznym nie będzie eleganckim człowiekiem ani elegancką kobietą. Choćby nie wiem, jak bardzo elegancko się ubierała, to zawsze przy bliższym poznaniu wyskoczy jej coś, co zauważymy, że nie jest elegancką kobietą. I nie mówię tutaj o przekleństwach, bo być może oglądałyście Państwo Asterix i Obelix w służbie królowej i tam przy samym końcu jest, jak guwernantka się wkurzyła, bo spruł jej obraz gobelin, który był w rodzinie przez ileś wieków. I po prostu szła i rzucała mięsem. I na końcu, kiedy przeszło, bo wyrzuciła z siebie całą rozpacz, mówi: o, przepraszam. Matłoch! Tak jest! Gbuły tłok gbułę na żłobie bułakiem pogania! Proszę wybaczyć, wypsnęło mi się. Każdemu czasami zdarzy się rzucić mięsem. No właśnie, elegancka kobieta również potrafi się z siebie śmiać. I to jest najważniejsze i tego się trzymajmy. Uśmiech i zawsze podejście do siebie na luzie, nie z majtkami wciśniętymi, wiecie panie w co, bo to naprawdę nic nie daje. Ja dziękuję za oglądanie. Miał być krótki filmik w kilku punktach. Elegancka kobieta w tym sezonie nie zakłada tego, a zrobiła się długa pogadanka, ale od czasu do czasu trzeba sobie pogadać. Nawiązać kontakt z innymi kobietami, które myślą podobnie, albo nie myślą w ten sposób, albo być może się zastanawiają, czy mają myśleć w ten sposób. No różnie bywa. Świat jest wielki, jest ponad 8,5 miliarda ludzi, więc z tego jest przynajmniej połowa kobiet, więc naprawdę tych historii kobiecych, tych charakterów kobiecych jest naprawdę niezliczona ilość. I czym więcej nas kobiet, które wiedzą o sobie więcej lub wiedzą, poznają się, rozmawiają, tym po prostu się łatwiej żyje na tym świecie. Ja dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do komentarzy, zachęcam do włączania powiadomień, no i oczywiście zapraszam na kolejne filmiki.